Stacja narciarska Santa Caterina Valfurva, Lombardia, północna Italia. Przygotowuję się do zjazdu trasą Deborah Compagnoni, trasa czarna, ale to za chwilę. Najpierw pokażę tę najdłuższą w tym ośrodku, ma ponad 6 km. A okolica wygląda tak. To jest jej trasa. Tam u dołu schronisko. Mnóstwo tras narciarskich dla snowboardzistów, narciarzy oraz narciarzy biegowych. Pięknie błękitne niebo, słońce i doskonale przygotowane trasy. No to w drogę. Mało przystanek, żeby pokazać, jak wygląda trasa i okolica. Wszystko przykryte czapą świeżego śniegu. U góry oczywiście słoneczka. Santa Caterina Valfurva. Jedziemy dalej. Jeszcze raz rzut oka na stację, przepraszam, na trasę. Okolice. A przede mną taki oto zjazd. Tam dołu Santa Caterina Valfurva, pierwszy wjazd, pierwsza stacja. Tak samo góry to miejsce, z którego zacząłem zjazd. Myślę, że będzie dobrze widać kolejkę gondolową, a ja zmierzam właśnie z tego miejsca, czyli do miejsca startu. Stacja narciarska Santa Caterina Valfurva, Lombardia, północna Italia. Przygotowuję się do zjazdu trasą Deborah Compagnoni, trasa czarna, ale to za chwilę. Najpierw pokażę tę najdłuższą w tym ośrodku, ma ponad 6 km. A okolica wygląda tak. To jest jej trasa. Tam u dołu schronisko, mnóstwo tras narciarskich dla snowboarderów. Zrobię mały przystanek, żeby pokazać, jak wygląda trasa i okolica. Bordzistów, narciarzy oraz narciarzy biegowych. Pięknie błękitne niebo, słońce i doskonale przygotowane trasy. No to w drogę.